Czasi czołem, dzisiaj testujemy najpiękniejszego Samsunga, którego ujrzał świat. Na początku zaproszę na mój drugi kanał, jeżeli interesują Cię tajemnice i zagadki. To kolejny odcinek na kanale tajemniczy, na pewno Cię zaciekawi. Link do nowego filmu znajdziesz w opisie lub przejdziesz do niego klikając w anotację widoczną na ekranie. Samsung Galaxy Alpha, bo to o nim mowa, mogę spokojnie uznać za smartfon przełomowy w portfolio koreańskiego producenta. To właśnie on był prowoderem powstania nowej linii A. Jego ciepłe przyjęcie na rynku spowodowało zadomowienie się metalu w słuchawkach Samsunga. Już samo powstanie tego modelu znacznie poprawiło wizerunek Samsunga. Lecz jak wpisuje się ten telefon? Sprawdźmy to. Przyznać muszę, że niebieska wersja kolorystyczna najbardziej przypadła mi do gustu ze wszystkich dostępnych kolorystycznych wariantów. Intensywny kolor, mocno rzucający się w oczy, to coś, co bardzo lubię w elektronice. Przyszło mi jednak testować opcję grafitową, która jest chyba najbardziej elegancka. Takie odczucie potęguje również metalowa obramówka z charakterystycznymi wcięciami w talii. Trzeba przyznać, wygląda to fantastycznie. Nie gorzej z tyłu obudowy. Analogiczny do Galaxy S5 wzór na plackach prezentuje się jakimś cudem lepiej od tego znajdującego się na jednym z flagowców Samsunga. Patrząc na rewers urządzenia, spokojnie można stwierdzić, że jest ono wykonane z jednego kawałka materiału i w rezultacie nie mamy dostępu do baterii. Szast prast i gumowej pokrywy baterii nie ma na Alfie. Ucieszy to niewątpliwie wszystkich wielbicieli rozbieralnych smartfonów, bo za jednym zamachem mamy świetny wygląd połączony z ergonomicznymi rozwiązaniami. Oby tak dalej. Niestety, tylna klapka to nie tylko achy i ochy. Pomimo, że guma jest bardziej odporna na zarysowania od zwykłego plastiku, tak w przypadku Galaxy Alpha nie sprawdza się to w praktyce. Telefon łatwo łapie zadrapania, które pod kątem dosyć mocno rzucają się w oczy. Podobna sprawa tyczy się metalowej ramki, którą nie trudno uszkodzić lub zarysować. Takich obaw nie trzeba mieć o przyciski, które są szczuplutkie, drobniutkie, aż dziw bierze, że tak dobrze wyczuwalne pod palcem. Mowa o regulatorach głośności, bo tego samego nie można powiedzieć o włączniku umieszczonym po prawej stronie. Jest on mocno osadzony w obudowie, przez co skok klawisza jest bardzo delikatny. Nie wyobrażam sobie używania tego modelu w etui zasłaniającym włącznik, bo zwyczajnie człowiek w takiej sytuacji mocno się umorduje. Na bocznych krawędziach żadnych gadżetów nie otrzymamy. Góra została przemyślana na złącze jack 3,5 mm oraz mikrofon multimedialny, zaś dół skrywa port mikro USB, mikrofon rozmów oraz niewielki głośniczek, którego stłumić palcem nie jest żadną sztuką. Z tyłu oprócz grawerowanego logo Samsunga i kilkunastu rys powstałych w procesie użytkowania słuchawki, znajdziemy aparat o rozdzielczości 12 megapikseli z diodą LED-ową. Pod nią umieszczono skaner do pomiaru tętna. W aplikacji Health, którą dokładnie omówiłem przy okazji Samsunga Galaxy Note 4, znajdziemy wiele asystentów. Z ciekawszych opcji możemy wymienić czytnik pulsu czy nawet stresu. Fajny bajer, który może znaleźć zastosowanie u osób potrzebujących na bieżąco kontrolować stan swojego serca. Kolejnym gadżetem jest oczywiście czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku Home. Działa on bardzo podobnie do tego w Note 4. Oszukać go jest bardzo ciężko, bo przesunięcie palcem jest dużo bezpieczniejsze od przyłożenia go do czujnika. Niestety wiąże to się z licznymi nieudanymi próbami, bo średnio co trzeci skan jest konieczny do powtórzenia. Po pewnym czasie może to mocno drażnić. Na froncie znajdziemy również świetnej jakości głośnik rozmów, który z każdą sekundą rozmów telefonicznych zachęca nas do kontaktu z innymi ludźmi. Obok niego znalazły się standardowe czujniki światła oraz zbliżeniowe, a po ich prawej stronie umieszczono kamerkę do wideo rozmów o rozdzielczości 2,1 megapiksela, który jakością zdjęć szczególnie mnie nie porwał. Przed nami super AMOLEDowe dzieło sztuki. Chodzi oczywiście o bajkowy ekran. Galaxy Alpha jest pewnego rodzaju odpowiednikiem Xperia Z3 Compact, która skierowana jest do osób poszukujących topowego smartfona w kompaktowych rozmiarach. Przekąt na 4,7 cala może być uznawana za smartfonową boską proporcję, bo w moim przypadku taki rozmiar wyświetlacza uznaję za idealny. Rozdzielczość HD daje zagęszczenie na poziomie 312 pikseli na cal. W tej półce cenowej spokojnie można było się spodziewać ekranu Full HD. Mój Ascent P7 pomimo dużo niższej ceny posiada ekran Full HD, więc obecność matrycy HD w Alfie może nieco dziwić. Ekran Super AMOLEDowy to siłą rzeczy kolory muszą być bardzo nasycone i wyraziste. Coraz większego przekonania nabieram do tego typu wyświetlacza, bo przyznać muszę, robi on wrażenie, mimo że za jego pomocą nie wyrwiemy przypadkowo poznanej dziewczyny. Kąty widzenia, jak przypadło na ekran Super AMOLED, są bardzo dobre, tyle że wariacji koloru białego podczas przechylania wyświetlacza wybaczyć nie można.
Cała paleta barwy niebieskiej ukazuje nam się przed oczyma, gdy zaczniemy obracać galaksy Alfę. Taka mała wada, która mocno dotknie jedynie geeków, dla zwykłego użytkownika Alfy to żaden problem. Problemem również nie będzie czytelność w ostrym słońcu, mimo że testowany się model może zaoferować jasność jedynie 460 kandeli na metr kwadratowy. Wynik raczej przeciętny, biorąc pod uwagę osiągi Galaxy S5 czy Note 4, które oferują ten parametr powyżej 600 jednostek. W praktyce do Alfy nie można mieć wielu zastrzeżeń, w terenie sprawuje się na ogólnie nagannie. Ekran Galaxy Alpha jest pokryty szkłem Gorilla Glass 4, który jest prawdziwym koszmarem dla wszystkich przedmiotów, które chcą go zarysować. Samsung dodatkowo zaoferował użytkownikom tryb zwiększonej czułości, aby w zimowe dni móc skorzystać ze smartfona w rękawiczkach. Galaxy Alpha to prawdziwa ciągnikopia skarka. Jeżeli sądzisz, że chodzi tu o jego szybkość, to się mylisz. Moc drzemiąca w tym niepozornym urządzeniu jest w stanie zdeklasować niejednego topowego smartfona. 8-rdzeniowy procesor Exynos 5430 o taktowaniu 1,8 GHz robi absolutnie zapierające dech wrażenie. Dochodzi do tego 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Niestety brakuje slotu kart SD, co mocno rozczarowuje, zważywszy na fakt rozbieralnej obudowy. Na papierze najbardziej rozczarowującym punktem specyfikacji jest uboga jak zasób finansowy NFZ bateria o pojemności zaledwie 1860 mAh. Żeby akumulator w tak wymagającym smartfonie nie osiągał granicy 2000 mAh i sprawdził rodzaju skandalem. Codziennie należy przygotować się na wieczorne ładowanie słuchawki, bo niestety innej opcji nie ma, nawet przy bardzo rozsądnym dysponowaniu energią. Jak przystało na Samsunga, Android 4.4.4 przykrywa nakładka TouchWiz. Tak jak w Note 4, tak i w Alfie została ona nieco odchudzona i uproszczona. Mniej zbędnych gadżetów, które nie może ogarnąć nawet po kilku miesiącach korzystania z telefonu, co moim zdaniem jest dużym plusem. Telefon działa bardzo stabilnie, tylko raz przytrafił mi się podczas testów nieoczekiwany błąd i telefon zwyczajnie zwariował. Można to potraktować jako nieznaczny wypadek przy pracy. Pod względem interfejsu największe zastrzeżenia mam do zbyt mocno rozbudowanych ustawień. Jeżeli ja mam problem z odnalezieniem poszczególnych funkcji, a testowałem już bardzo dużo smartfonów, to co mają powiedzieć zwykli użytkownicy, którzy w swoim życiu mieli 3-4 smartfony? Więcej minimalizmu, drodzy Koreańczycy. Minimalizm można zauważyć w kwestii aparatu. Ilość megapikseli zupełnie nie oddaje jakości zdjęć, które wypadają jedynie dobrze. Samsung najwidoczniej po macoszemu potraktował aparat w tym modelu, bo do zadań fotograficznych Galaxy Alpha zupełnie się nie nadaje. Na każdym zdjęciu jest sporo ziarna, barwy są przeciętnej jakości i ogólne wrażenie nie jest najlepsze. Aplikacja aparatu jest bogata w różne funkcje, tylko po co nam one, skoro jakość zdjęć jest tylko dostateczna? Galaxy Alpha umożliwia nagrywanie filmów Full HD i UHD. Taka rozdzielczość daje świetne wrażenia. Co bardzo przypadło mi do gustu, to możliwość ręcznego nastawienia ostrości podczas kręcenia filmów. Głębia ostrości daje nam możliwość uzyskania naprawdę fajnych efektów. Galaxy Alpha cierpi na bardzo dziwną przypadłość. Jeszcze nigdy nie testowałem smartfona z tak cichym głośnikiem multimedialnym. Moc na maksa, a i tak mam wrażenie, jakby telefon nie dało z siebie swoich wszystkich możliwości. Głośnik jest nieprawdopodobnie cichy. Sama jakość muzyki wydobywającej się z niego jest bardzo przyzwoita, a nawet można powiedzieć, że jakość wypada nadzwyczaj dobrze jak na głośnik monofoniczny. Na słuchawkach jakość jest porównywalna, sama aplikacja muzyczna jest cały czas niezmienna i szczególnie do niej nie mam prawa się doczepić. Testowany dzisiaj model często ma problemy z kodekami audio podczas odtwarzania filmów. Przypadłość jest szczególnie widoczna podczas próby włączenia DivX-ów Full HD. Na ogół jednak większość formatów jest w pełni wspierana i można się cieszyć w smartfonie bardzo dobrą jakością filmów. Kina z Alfy nie zrobimy, więc ten model można raczej klasyfikować dla samotnych kinomaniaków. Surfowanie w sieci odbywa się w bardzo komfortowych warunkach. Co prawda przeglądanie stron internetowych jest bardzo przyjemne na większych ekranach, jednak Google Chrome ułatwia użytkownikowi nawigację po portalach, nawet na urządzeniach z mniejszymi wyświetlaczami. Moduł LTE gwarantuje ekspresowe przesyłanie danych, a w trybie łączenia dwóch sieci GSM i Wi-Fi prędkość pobierania danych jest kosmiczna. Do zadań internetowych Galaxy Alpha jest świetnym wyborem. Podsumowując, Samsung Galaxy Alpha jest modelem bardzo udanym. Kompaktowe wymiary połączone z bardzo dobrym wykonaniem i świetnymi podzespołami mogą zachęcać do zakupu. Niestety, bardzo słaba bateria, cichy głośnik, średnie parametry ekranu mogą oddalać potencjalnych klientów od zakupu tego modelu. Mogę polecić ten telefon z czystym sumieniem, lecz Xperia Z3 Compact Galaxy Alpha raczej nie przebija. To tyle z mojej strony, dziękuję Wam za dotrwanie do końca. W tym miejscu czas na szybkie ogłoszenia. Pierwsze z nich,
to zaproszenie na mojego Facebooka, gdzie możecie zadawać mi pytania i być na bieżąco z nowymi materiałami. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego odcinka i do odwiedzania mojego bloga mobileo.net. Znajdziecie tam recenzję tekstową urządzenia, pod które możecie spodziewać się odpowiedzi na każde, nawet najgłupsze pytanie. Warto tam zaglądać. Jeżeli szukacie najlepszej oferty cenowej, to oczywiście umieszczam link do porównywarki cenowej. Po co przepłacać, skoro można kupić taniej? Tyczy się to również ofert operatorów, miksów, abonamentów i tym podobne. Na moim blogu udostępniam narzędzie, dzięki któremu znajdziecie idealną ofertę GSM do własnych potrzeb. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć!